Dzień dobry. Nazywam się Weronika Teplicka i pracuję na stanowisku kuratorki rezydencji artystycznych Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Przedstawiam Państwu Joasię Dudek, artystkę wizualną, uczestniczkę programu rezydencji artystycznych realizowanych w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Dzień dobry. Projekt Joasi Dudek Zielniki Słowińskie został wybrany na drodze otwartego naboru do programu rezydencji artystycznej Praktyki ekologiczne na polu artystycznych działań, który realizowaliśmy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAX. Projekt Joasi Dudek będzie się skupiał na badaniu kultury Słowińców, dawnych mieszkańców północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Dzięki współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku mieliśmy możliwość odwiedzenia Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. I proszę, opowiedz nam, co Cię najbardziej zainspirowało w kulturze Słowińców i jakie zagadnienia wykorzystasz w Twoim projekcie? To, co mnie wyjątkowo urzekło w kulturze słowińskiej, to demokratyczność tej społeczności. Byli to ludzie żyjący bardzo ubogo, natomiast przez to, że nie posiadali stricte ziem, dóbr, bardzo wiele aktywności robili razem. Większe połowy odbywały się wspólnie, często posiadali wspólne piece do wypiekania chleba, także była między nimi zawiązana bardzo silna i mocna wspólnota, gdzie nie było ważniejszych, bogatszych, zamożniejszych i biedniejszych, tylko raczej wszyscy byli równi sobie. I proszę, opowiedz nam też o barwnikach, o procesie barwienia, który miałaś okazję tutaj wykonać i jaką rolę ekologia gra w Twojej praktyce artystycznej? Gdzieś relacja człowieka i natury pojawia się i przeplata właściwie w całej mojej drodze artystycznej. Ważne jest dla mnie to, kiedy mówię o ekologii, kiedy mówię o naturze, mówić w sposób, który nie będzie tej natury niszczył. Stąd właśnie między innymi pomysł na pozyskiwanie naturalnych barwników z ziół. I właśnie tutaj je widzimy. Jest to bardzo ciekawy proces. One są akurat te wydobywane metodą na ciepło, czyli są wygotowywane, a następnie z odczynnikami kwaśnymi lub zasadowymi tworzą różne efekty barwne. Jednym z elementów Twojego projektu będą warsztaty dedykowane mieszkańcom Ustki. Stwórzmy razem rzeźbę społeczną. I proszę, powiedz nam o idei warsztatów i jaką rolę będą pełnili w Twoim projekcie uczestnicy. Ja bym chciała, żeby te warsztaty były swojego rodzaju wymianą. Chciałabym opowiedzieć i przemycić troszkę historii sztuki, opowiedzieć o idei rzeźby społecznej, idei żywej rzeźby. Natomiast chciałabym, żeby to mieszkańcy opowiedzieli i nauczyli mnie o jakichś istotnych dla nich miejscach w Ustce, o ich doświadczeniach, przeżyciach. Stąd liczę właśnie na taką dużą współpracę i wymianę. W opisie Twojego projektu wspomniałeś, że finalnym rezultatem Twojego pobytu na rezydencji będzie stworzenie rzeźby wykonanej z torfu i z ziół. I proszę, powiedz nam jeszcze, dlaczego akurat wybrałaś te materiały i jakie jest ich znaczenie symboliczne? Materiały zawsze są dla mnie ważne, cokolwiek robię. I właśnie to
torf wydał mi się bardzo, bardzo istotny, z tego względu, że też jednym z ważniejszych świąt słowińskich jest Czarne Wesele, czyli uroczystość kopania torfu. Torf u Słowińców i zarówno służył jako opał i też użyźniał niskiej jakości gleby, ale też jego kolor, on jest czarny, a dla Słowińców chyba najważniejszym kolorem, najbardziej uroczystym była czerń, więc też kolejne takie znaczenia. Natomiast dla mnie to też jest taka próba zwrócenia uwagi na problem osuszania torfowisk, tego, że mamy już coraz mniej torfowisk w Polsce, a one są niesamowicie potrzebne. I też to, że niegdyś na tych ziemiach, prawda, była jakaś taka niesnaski pomiędzy ludnością, która tutaj została po wojnie, ludnością napływową. A ja bym chciała pokazać, że w tym momencie historycznym, jakim się znaleźliśmy, ziemia nie powinna nas dzielić, ziemia powinna nas łączyć, bo jest naszym wspólnym dobrem i po prostu powinniśmy o nią zadbać. Dziękuję. Na wernisaż, który będzie podsumowaniem pobytu Jasi Dudek na rezydencji artystycznej, zaprosimy Was do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce 14 października. Odbędą się jeszcze warsztaty z artystką i działania w przestrzeni. O terminach będziemy Was informować na naszym profilu na Facebooku. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy.